Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Rise of the Tomb Raider. Zmierzamy teraz do jakiejś wieży. Do jakiejś wieży mamy tam iść. Aha, zapalić sygnał ogniowy. Dobra, jak ja mam to zrobić stąd? Stąd to ja chyba tego nie zrobię. Fajnie wlazłam. Ale ja stąd to ja chyba tego nie zrobię. Wydaje mi się, że stamtąd się inteligentnie. Tam jest do spalenia. O, tutaj. Dobrze. Ła, to tak słabo skaczesz, Laro. Dalej, dalej. Lara gadżeta. Wow. Już, już musisz rozwalać wszystko. Czy to nagle taka muzyka włączyła, jakby mnie coś tu miało gonić? Nie! Szkurde. To bardzo rozstrzelone te przyciski są. Nie ogarniam z wciskaniem różnych rzeczy na klawiaturze. Jak celowanie na klawiaturze jest super, a tak czasami jak te przyciski są rozłożone, to nie ogarniam. Matko, mówiłam, że wszystko rozwalasz. Dobra, idziemy tak dookoła. Aha, bo tam mogę niby za wysoko. Teraz nie wiem, czy to się rozwala i powinnam się spieszyć, czy czy tak po prostu mnie straszą. No! Czemu nie mogłaś tego czekana wyjąć, jak ci kazałam? Im więcej śmierci mam przez takie głupoty. No. Jeszcze ta kamera nie zawsze chce się obrócić, tak jakbym chciała. Dobra. Rozumiem, że tędy. Jezus. Powinniście sobie naprawić tą wieżę, bo tak jakby ona się rozpada. O, szczały. Czy tu jest? O, może będę mogła zapalające robić w końcu. Strzał zapalający. Pojemnik na naftę pozwala stworzyć strzały zapalające. Mogą podpalić tkaniny, materiały wybuchowe nieopancerzonych wrogów. Wybierz strzały zapalające, naciskając jeden wielokrotnie do momentu wyświetlania ikony ognia. Aby wytwarzać strzały zapalające, potrzebujesz tkaniny, ropy i zwykłych strzał. O, to lubię. Nice. Strzały zapalające to jest to. Dobra, to teraz jak ja mam się tu dostać tutaj? No ale przecież ty tu możesz wejść jeszcze. Matko. Gdybyś tam spadła, to ino roz. Uzbrój się w strzały zapalające. No wiem.
to mogę to tam już pochwalić? Aha. A, środkowym. Dobra. Myślałam, że muszę tam wejść całkiem na górę. A, już sama zlezie. Okej. Ropa. No ja nie wiem, czy ja chcę się bić. Chcę skarby zbierać, a nie tam się bić. No i tutaj będzie zjazd, tam gdzie wcześniej chciałam wchodzić. Dobra, ale do grobowca nadal tam nie wejdę, tam gdzie bym chciała. A, i oni są tam. Są tam... A, bo tu jest ta dziunia. No, mam tu masę rzeczy jeszcze niezrobionych. Według tej mapy to... No niby jeszcze jedna misja, ale to pewnie jest ta misja związana z grobowcami. Wyzwania to tam pal 6. Skrzynię mam, skarb z krypty. No to jest ta jedna krypta, o tutaj, której nie zrobiłam. Ale ja nawet nie wiem, jak się tam wrócić w ogóle. Musiałabym tutaj do tego obozowiska chyba. Artefaktów nie mam, dokumentów, Boziu. Ale tu mam jeszcze cały ten fragment, jakby to odkrycie. Więc chyba teraz tam idę. Tak, wiem, opcjonalny grobowiec. No, tutaj mi odblokowali, bo wcześniej tu nie było. Jacob, helicopters are headed your way. Chyba będzie bitwa. Biegnę. Matko bosko. Gdzie jestem? W jakichś bagnach. Już podpalają całą wioskę. Where is the divine source? Tell me! Stop! Don't hurt anyone else! Where is it? Wait! Wait! There's a map. The Atlas. It will show you the way. Okay. Tell me about this Atlas. No, oni chyba mają takie historyjki, no, wszelki wypadek. Nie sądzę, żeby byli tacy chętni. O, jej, w końcu mam shotgun. Nice. Dobra, co tu jeszcze jest? Amunicja. Jakieś drewno, amunicja. A! No z takiej odległości to super będę trafiać. O! Dwóch za jednym zamachem. No, przyjdźcie tu.
Spoko, gościu. Też cię lubię. Zabijać. Aha. A, no tak, bo oni się czerwoni robią, jak jest... Widzą siebie nawzajem. Dobrze, zbierajmy wszystkie rzeczy. No! Tam były rzeczy jeszcze z martwego ciała. O nie. Super opancerzony. Ma palnik. Nie. No. Ja chciałam mu w ten... A, super. Jezus, nic nie widzę. Kurde. Nie dość, że przez to płomienie nic nie widać, to jeszcze... No, się ogólnie robi ciemno. Przestań nie podpalać, stary. Jezus! Jezus, nie ma szans po prostu. Ja go mogę jakoś na przykład machnąć. Nie. Stay back. This is mine. We can't hold this position much longer. We can't outflank them. We're going to lose the village. Jezus, jakie to jest wkurzające. Nie wiem, co za bardzo mam z nim zrobić. O matko. No co za koleś wredny. Się będziemy gonić dookoła. Przypuszczam właśnie, że go muszę wybuchnąć. Ale to nie jest tak prosto trafić w jego butlę w ogóle. Jak się nie odwraca. No i nie zdążyłam nic zebrać. Ach, co za życie. Several casualties. Men are dead and scattered. We should have killed her. You have nothing to show for your efforts. Perhaps she'll succeed where you're failing. I will not fail. Trinity will step in if you do. And you know what that means? I'm expendable. They have no interest in my survival. I need the power of the source. And you will have it. Don't lose faith, Anna. This is God's will. Our success is inevitable. Please, just find it. My time is running out. No cóż. Ja znajdę je szybciej. So far. I've endured so much. These final barriers you have set before me. These sins you have forced me to commit.
They must have a purpose. Wszyscy za koleś. Show me the way. Grant me strength to continue for her, for you, for Trinity. Please. Show me the way. Zaczął krwawić. Jezus. Jestem ciekawa właściwie, dlaczego tak się dzieje mu z tymi jego ranami, ale nie sądzę, żeby to była jakaś siła wyższa. Stay with me. Stay with me. I'm sorry. Your people don't deserve this. It is our chosen path. Our duty. It's never been easy. I understand what it's like to lose people. Trinity won't stop, will they? I doubt it. They have many resources. And the Atlas? It's an ancient map to the old city. The Trinity won't find it at that tower. Czyli jednak to była prawda z tym Atlasem. Myślałam, że sobie wymyślili. Już nie pamiętałam o tym w ogóle. Will you do this for us? Or for that which you seek? Right now, they're one and the same. I'll be back with reinforcements after I've tended to the wounded. Tak, przy okazji, że sobie szukam dla siebie, to zrobię coś dla was. A co mi tam? Lara jest taka trochę... się niby ma szlachetne pobudki, ale tam w głębi siebie głównie szuka tego boskiego źródła dla siebie i dlatego, żeby oczyścić imię swojego ojca. I jakby dba głównie o siebie, a nie o tych ludzi dookoła. Mimo, że jest ich jej żal, to ona chyba nie do końca robi to dla nich, nie? Dobrze. Czy jest tu gdzieś obóz? Aha, bo ja ogólnie jestem tu w tym miejscu, gdzie mówiłam, że mnie nie było. Czy ja tu walczyłam z tym kolesiem? Kurde, sama nie wiem. Tu coś jest. W ogóle. Aha. Dobra, to miejsce kojarzę już. Stąd wyszłam i tędy szłam. To sobie wezmę, bo mi się ten zużyło. To wezmę. Tak, więc tędy przechodziłam, to zebrałam. Tu walczyłam chyba z tym kolesiem. Tu jeszcze jest jakiś zestaw. Dobra. A teraz gdzieś tutaj powinni mieć jeszcze obóz. No to zaraz zobaczymy. Na razie pozbieram rzeczy. O, tu jest jakaś mapa. Dobra, trochę tych dokumentów nam wskoczyło, fajnie. Jezus, jak tu się ścina w ogóle.
Mam wrażenie, że przez ten ogień. Dobra, i tak muszę dotrzeć tutaj. Aha, znowu returned. Sounds drift up from the glaciers, but if people still lived entombed inside, I do not know. It could be the shifting ice, but I will be the first to admit, it sounds like the voices of men. Perhaps the ghosts of the Prophet's warriors still patrol the frozen streets. We will send no more of our people inside. We have to accept that the Prophet and the city are lost to us. And that we are now on our own. Ocalali po upadku Kitierzu musieli opuścić serce miasta. I oni tam kogoś posyłali i ktoś tam ginął. To zły znak. Jakieś duchy szaleją. I have to cut it off. I'm sorry. No. To są szczały. Roślinki. Czym tu obozu nie ma? Aż dziwna, naprawdę. Element pistoletu ciężkiego, okej. Okay. Mam iść w tamtą stronę, to może tam będzie. Aha. I jeszcze tu jakiś opcjonalny grobowiec. Tutaj. Okej, okay, dobra, to chodźmy sobie do grobowca. I da się tam wejść, oczywiście jakoś w miarę logicznie. Aha, już mam pełno grzybów. Już mnóstwo rzeczy mam wypełnione w tym ekwipunku. No cóż. Co to za miejsce? Jakieś mroczne jaskinie. Nieznany obszar. Na razie nie wiemy, jaki to jest grobowiec w ogóle. Na razie wygląda dosyć jaskiniowo. Ohohoho. Jestem ciekawa, czy wrócę. Nie no, muszę wrócić. Musi się dać wrócić. A, on się tu przeciśnie. Okay. Should be a way to get across. Perhaps I could use a rope. Tu coś w ogóle jest. Co to jest? Aha. Myślałam, że tu się... Nie wiem, czy... Nie pamiętam, czy tu się nurkowało. Gdzieś tu powinien być obóz też. Wow. No, dużo czaszek tu jest. Bardzo przyjemne miejsce. A basket made of silver. Certainly meant to be decorative, but someone's been using it to carry grain. No, jaki ładny. Nawet jakieś zboże się tu ostało, chyba czy coś. Nie wiem, co to za patyczki. Hmm.
O, tam jest obóz chyba. Ale czaszek to tu zatrzęsienie. Podtopione jaskinie. Katakumby świętych wód. O. Ładnie się nazywa. Dobra, mamy jakiś punkt umiejętności. To sobie zrobimy i może będziemy kończyć. Jakieś ulepszenia. Dobrze, co ja tu robiłam? Tu leczenie. Jakaś adrenalina. Mistrz strzelby. Strzały z chmurą śmierci. To jest w sumie fajne. Strzały z napalmem. O, to chciałam mieć. Specjalista od pułapek. O, naboi zapalających do strzelby. Też jest fajne. Może to prędzej, bo strzał to... Znaczy, no ja nie lubię za bardzo korzystać z łuku, więc... Dobrze, co my tu możemy sobie zrobić? Kołczan myśliwski. Tylko te szmatki są też do czegoś innego potrzebne, kurczę. Fajnie by było je jeszcze może zachować. A broń... co do szybkostrzelności. Tu. O, do obrażeń. I do strzelby mogę. Obrażenia, szybkostrzelność, szybkość przeładowania. Dobra, najpierw obrażenia. Lecimy... I szybkostrzelność może. Dobra, i tu mi coś zostało, ale to na jakimś innym pistolecie chyba. Dobra. Także tu sobie zakończymy, a w kolejnym odcinku zrobimy sobie ten grobowiec. Jestem ciekawa, co nas tu czeka. Wygląda lokacja bardzo ładnie. Zresztą wszystkie te grobowce są bardzo ładne graficznie, że no, jestem ciekawa. No, to póki co wszystko z mojej strony. Dzięki bardzo, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!